Welcome to episode number 89 of the Learn Polish podcast. You can find all our lessons on learnpolishpodcast.com. If you want lessons from Kamil, our team, go to palomaswitch.com. I also have a speaking podcast, meditation podcast, and the awakening podcast at roycolin.com. Cześć, Kamila. Cześć, Roy. Jak tam? Ooh, piękne. Choinka, choinka. Beautiful Christmas tree, yeah. Obiecałam ci, co to jest? Dzisiaj będzie lekcja praktyczna. Co to jest? Practical lesson. It's like choinka. Choinka. To jest choinka. Masz choinkę w domu? Mam, ale bardzo małe. Bardzo małą choinkę. Ale ta też jest mała. Ale ta moje też jest mała. It's like 10% od ten choinka. Czyli twoja choinka jest mniejsza. Tak, mniejsza, it's smaller, mniejsza. Tak, tak. Dobrze. A czy twoja choinka ma te różne dekoracje? Tylko bombka, the balls. Aha, tylko bombki, tak. Choinka tylko ma bombki. Dobrze. Tak. Tutaj jest czubek choinki, czubek. Czubek to jest jak top of. Mhm, czubek. Czubek. I na czubku mamy... Gwiazda? Gwiazda. Tutaj jest gwiazda. Złota gwiazda. Co jeszcze jest na choince? Bombki, to już powiedziałeś. Tak, bombki, są tak. Też. Lights to będzie po polsku światełka. 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 Dobrze. Mam też aniołka. Co to jest anioł? Angel. Anioł. Anioł. Tutaj jest duży anioł. Duży anioł, a tutaj jest mały aniołek. Powtórz, Roy. Mały aniołek. Mały aniołek. Duży anioł. Duży anioł. Masz w domu anioła? Nie mam. Nie masz. Co jeszcze jest na choince? Na I see choince. Gingerbread man. Nie wiem po polsku. Tak, to jest pierniczek. Pierniczek, okej. Okay. Pierniczek, tak, ciasteczka. Ładna choinka, podoba ci się? Bardzo ładnie. A co jest pod choinką? Pod. Pod jest anioł. Myślę, że prezent dla mnie. Co to jest? Skarpetka. What's one skarpeta, stocking? Skarpeta, skarpeta. Skarpeta. Szukam, szukam, szukam. O, nic nie ma. Nie byłeś grzeczny w tym roku. Nie robiłeś pracy domowej. Na pewno. Nie ma prezentu dla Roya. No present, because I was naughty. Nie martw się. Jest dzisiaj dopiero 7 grudnia, tak? 7 grudnia. Także jeszcze szóste, trochę czasu. 6 grudnia. A, 6 grudnia. Więc jeszcze jest trochę czasu. Myślę, tak, że święty Mikołaj będzie pamiętał o tobie. Oj, oczywiście, na pewno. Of course, he'll remember. Dobrze, fajnie, więc mamy choinkę. A powiedz mi, kto to jest? It's like Mikołaj, ale normalnie jest czerwone ubrania, ten Mikołaj ma białe ubrania. Czy to jest taki nietradycyjny, nieklasyczny święty Mikołaj, tak? Bo to jest prezent od mojego wujka. Prezent od mojego wujka, rozumiesz? Od mojego wujka. It's your uncle. Tak, on mieszka w Holandii. He lives in I Holland. On kupił dla mnie takiego Mikołaja. Bo wiem, bo mój brat mieszka na Holandii też. Holandia ma 3 kings. Aha, święto 3 króli. Trzech króli. Ale to w styczniu, in January, w styczniu, tak? Tak. Nie wiem. W Polsce w styczniu, dokładnie 6 stycznia. Okay. Święto 3 króli. Powtórz, Roy. Święto 3 króli. Święto 3 królek. Trzech? Trzech. Trzech króli. 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 Dobrze. A teraz mam pytanie do ciebie. Co to jest? Reindeer? Jak jest święty Mikołaj, to kto pomaga świętemu Mikołajowi? Wiesz, kto to jest? It's like reindeer? Renifer. Renifer, it's like a name, Jennifer, Renifer, hello Renifer. Nie no, Renifer to jest zwierzątko, tak? An animal, okay. Yeah. Tak, zwierzątko, dobrze. Is it czerwony nos? Czy reindeer ma czerwony nos, Rudolf? Tak, Rudolf ma czerwony nos, ale ten w ogóle nie ma nosa, tak? On jest cały biały, nie ma oczu, nie ma nosa, nie ma ust,
Nic nie ma. Nudny zwierząt. He doesn't have any nose or mouth or anything. Porcelanowy. A teraz pytanie. Czy znasz tego pana? A dlaczego to jest pan? Może jest kobieta? Snowman. Tak. Nie, snowman po polsku to jest bałwan. 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 Okay. It's like caravan, bałwan. Snowman po polsku to jest lepić bałwana. Lepić bałwana. Byłeś mały, lepiłeś bałwana? Jak byłeś tak. Małym chłopcem? Tak. Tak, lepiłeś lepić bałwana. And is there such thing as a snow woman? What's the, how do you say snow woman? Or just doesn't exist? Mówimy czasem śnieżynka. Śnieżynka. Śnieżynka, okay. Tak? Jak jest święty Mikołaj i obok są śnieżynki. Obok świętego Mikołaja. Piękne takie śnieżynki. A and to jest bałwan. That, the scarf is szalik, is it? Szalik? Szalik, tak. Like, bałwan ma szalik. Nos z marchewki. Yeah, carrot nose. Yeah. I czapka, ciepła czapka. I warm hat. Tak, ale teraz w Polsce nie ma śniegu, więc nie możemy lepić bałwana w tym momencie. We don't have snow at the moment, so we can't make a snowman. A co to jest? Romantyczna, czerwona, świeże? Candle. Świeca. Lubisz świece? Masz tak. W domu? Tak, tak, zawsze mam. Kiedy jest Boże Narodzenie, święta, to specjalnie kupujemy taki czerwony kolor. Bo czerwony kolor to jest kolor świąteczny. Lubisz? Okay. Tak, lubię. Lubisz, fajnie. No dobrze, to chyba wszystko, co ja tutaj przygotowałam. Masz jakieś pytania? Nie mam. Okej, okay, so the present będzie nad choinką. Pod choinką. Nad to jest tutaj. Above. So pod. What's under? Pod choinką. Pod. So under is pod. Okay. I Roy będzie szukać pod choinką prezentów. Tak? Ej, dokładnie. A byłeś grzeczny w tym roku? Nie. Nie. Właśnie. Jest taka tradycja, że piszemy list do świętego Mikołaja. Więc tak, może jest nadzieja, możesz napisać. Na następnym podcaście możemy zrobić taki list do świętego Mikołaja. Co myślisz? Myślę, że lepiej nie. Może inny ten temat. Ale nie wiem, może nasze listeners might want it. Słuchacze może chcą list do świętego Mikołaja. To prosimy o komentarze, jaki chcecie temat i czy może być temat list do świętego Mikołaja. Fajnie. To życzę ci, Roy, spokojnego wieczoru i wam też. Dziękuję. I do następnego razu. So just if you weren't aware, we're also on video. So we're on BitChute and we're on YouTube, and the links are in the podcast description. So you can actually find us if you prefer to watch the video version of it. You can get lessons from Camilla, our team, on polonaswitch.com, and you can get all of our lessons on learnpolishpodcast.com. Until next week, take care. Do widzenia. Do widzenia.